Nazywam się Piotr Grucha Gruszewski, dlatego ta gruszka na torcie. Prawda, jesteś senior front developerem w Intive. Moją prezentacją będzie moja przygoda z Elmem. Miałem troszkę inny plan na tą prezentację, szczerze mówiąc, bo zainspirowałem się bardzo mocno projektem, który stworzył pewien człowiek w Elmie. Był to emulator Game Boya w Elmie i chciałem stworzyć emulator NES-a w Elmie, ale był jeden problem z GPU, ponieważ przetwarzanie danych przez GPU jest tak skomplikowane, że jeszcze nie dało mi się do końca tego rozgryźć, nie? Więc przygotowałem troszkę inną prezentację, ale jednak to będzie przygoda. Okej, czym jest Elm? Elm jest językiem bardzo podobnym do Haskella według mnie, tak naprawdę, stworzonym przez, nie będę tutaj kaleczył jego, znaczy powiem jego imię i nazwisko po polsku, ponieważ po angielsku nie potrafię go wymówić, jest to Iwan Czaplicki, prawda? Nie mam pojęcia, jak oni go wymawiają, strasznie łamią to nazwisko, więc nawet nie będę próbował. Jest twórcą właśnie Elma. Iwan pracuje w No Red Inku, jest to firma, którą potem zaprezentuję. I Elm jest językiem, który kompiluje się do JavaScriptu. Co Elm posiada? Tak naprawdę posiada dwie rzeczy. Jest to głównie dwie rzeczy. Jest to, że wszystkie dane w Elmie są immutable, czyli nie możemy mutować żadnej informacji, plus wszystkie funkcje w Elmie są pure functions. Więc nie możemy robić żadnych side effectów za pomocą funkcji w Elmie. No to troszeczkę dziwne podejście, z tego powodu, że jeżeli cokolwiek wyświetlić na ekranie, musimy mieć efekty. Ale tym zajmuje się w części dalszej. No i co mamy w Elmie fajnego? W Elmie fajnego mamy to, że w Elmie korzystamy tylko z Elma. Jeżeli chodzi o język, no to w JavaScriptie musimy dokonać wyboru. JavaScript, TypeScript, Flow, Babel też jest pewnym dialektem Elma, w Elmie mamy Elm. Jeżeli chodzi o widok, no to możemy dobrać sobie Angular, Vue, Reacta. Tutaj mamy funkcję Vue. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, model, update'owanie tego modelu, jakiekolwiek funkcje albo NPM, wszystko w tym momencie otrzymuje z Elma. No to jest bardzo mocno zamknięte środowisko. Są tego plusy, są tego minusy tak naprawdę. Plusy jest to, że tak naprawdę nie musimy przegrzebywać wielkiej brytki NPM-a. Minusem jest to, że mamy bardzo małe community. Musi być specyficznie dobrane pod Elma. Jeżeli chodzi o Elma, Elm opiera się na tak zwanym Elm Architecture. Czyli cały nasz program zawiera się w kilku, znaczy inicjalizacja programu zawiera się w kilku rzeczach, nie? Elm oczekuje od nas tego maina i oczekuje inicjalizacji modelu, oczekuje od nas funkcji, która będzie renderowała ten model, czyli na przykład w większości przypadków teraz, jak można się rozejrzeć na rynku, jest to React. Chce od nas update, no i subscriptions jest to taki element, który w tym momencie wychodzi poza świat Elma. Ponieważ Elm jest bardzo ograniczony, musi się w pewien sposób łączyć z runtime'em Elma i tak samo z JavaScriptem. I do tego potrzebne są subskrypcje i porty, ale to za sekundkę. Jeżeli chodzi o HTML, no to w większości języków mamy bardzo fajnie, bo w Angularze mamy, no powiedzmy, to zwykłe templatki, które są zwykłym HTML-em, React ma JSX-a, Elm ma to. Jest to cholernie straszne do czytania na początku. Potem można jednak zobaczyć, że poprzez użycie odpowiedniego formatera, który zazwyczaj jest dostępny podczas instalacji Elma, od razu wszyscy polecają, by jego używać, możemy wyróżnić na samym początku elementy HTML-a. No, ciężko się doczyta na początku, można się przyzwyczaić tak naprawdę. I co Elm daje nam za takie utrudnienia? Daje nam jedną z niesamowitych gwarancji, no runtime errors. W Elmie nie zobaczymy undefined is not a function, tak naprawdę. Mamy dużo problemów, jeżeli chodzi o pisanie kodów, znaczy problemów, przyzwyczajenia. Mamy z JavaScriptu takie, które przeszkadzają mocno w Elmie. Jeżeli już się przywykniemy do pisania w Elmie, naprawdę się robi bardzo proste. I dzięki temu dostajemy no runtime errors. Jeżeli chodzi o korzystanie z Elma, korzystamy tylko z Elma. Nie korzystam zazwyczaj z żadnych rzeczy zewnętrznych, chyba że chcemy skorzystać z jakiegoś nowoczesnego API. Bo teraz, jeżeli chodzi tak samo i Reason, i Elm, są to osobne języki.
Więc zanim nowe rzeczy, które są już zaimplementowane w przeglądarkach, będą dostępne w Elmie, to musimy poczekać na nowy release danego języka, co jest dużym problemem, ponieważ w Elmie na przykład te release wychodzą dość rzadko, tak naprawdę. Więc w tym momencie musimy już kontaktować się z JavaScriptem. Dopóki nie musimy korzystać z najnowszych frameworków, z najnowszych API JavaScriptu, możemy korzystać całkowicie z Elma. I co jest fajne w Elmie? Elm jest bardzo łatwy do przełączenia się z jakiegokolwiek projektu, ponieważ możemy embedować sobie kod Elma bezpośrednio w Reacta i jest to bardzo proste. To są przykłady firm, które korzystają. Wiem, że Amazon i Microsoft korzystają z Elma do jakichś tam toolingów delikatnych. Jeżeli chodzi o Node-RED Inc., jest to firma, która właśnie zatrudnia teraz Iwana, twórcę Elma. Oni mają cały codebase w swoim Elmie. Tam mają 200 tysięcy linii kodu, które mają całkowicie w Elmie. CultureAmp jest to firma, która posiada 4 główne zespoły. Jeden jest całkowicie reaktowy, jeden jest całkowicie elmowy i 2 są przejściowe, ale powoli wchodzą coraz więcej Elma, nie? Jeżeli chodzi o Zalando i Pivotal Tracker, dokładnie co oni tworzą w Elmie, nie mam pojęcia. Są po prostu listowani jako jedni z użytkowników Elma. Jeżeli chodzi o jeden z ciekawych konceptów, w Elmie nie ma undefineda, w Elmie nie ma nula. Super, czyli tak zwany one billion dollar mistake nie istnieje w Elmie. Co się dzieje, jeżeli mamy niewiadomą wartości? Używam maybe, czyli monadów. Nasz kolega Artur ostatnio właśnie prezentację robił o monadach. Używamy maybe. Możemy stworzyć własne struktury podobne do maybe, czyli monadyczne struktury na przykład, które też będą handlowały nam ten problem niewiadomych wartości, ale zazwyczaj korzystamy z maybe, bo jest już dostępne w Elmie. I co jest super w Elmie? Każdy branch musi być pokryty. Nie ma możliwości, żeby napisać kod Elma, który się skompiluje, gdzie gdziekolwiek, jakikolwiek branch nie będzie pokryty. Czyli jeżeli mam na przykład maybe, który rozdziela się na dwie rzeczy, czyli just i nothing, musimy pokryć zawsze just i nothing. Możemy to zrobić za pomocą ifa, albo możemy to zrobić za pomocą case ofa. Jest to jedna ze struktur w Elmie. Wygląda w ten sposób, zapisujemy case jakiejś zmiennej i potem po prostu ta zmienna może mieć jeden z danych typów, znaczy to jest jeden typ, kolega Karol mówił o wariancie w reasonie, jest to bardzo podobna rzecz, zaraz pokażę jak to wygląda, ale chodzi o to, że musimy pokryć wszystkie elementy, jakie są możliwe w typie tej zmiennej, żeby w ogóle Elm się skompilował. Typ wygląda w ten sposób, mam movie, game, cartoon, tak naprawdę, jak widać pokryliśmy każdy case, movie, game, cartoon. Jeżeli chodzi o prezentację, wykasowałem sobie ostatni element cartoon i podczas kompilacji Elm zwrócił mi taki błąd. This case does not have branches for all possibilities. I widzimy, movie, game i pokazuje nam, którego nam brakuje, czyli cartoon tak naprawdę. To jest tak zwany Elm-like errors, nie? Tak samo ma reason. Bardzo przyjazne błędy. Ale tu jest haczyk znowu. Przyjazne błędy w momencie, kiedy typujemy wszystkie funkcje. Elm jest językiem typowalnym, prawda? Więc powinniśmy używać typów. Możemy z tych typów zrezygnować. Elm sam sobie się domyśli, tak samo jak reason tych typów, ale wtedy podpowiedzi mogą być dużo gorsze. Tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie kiedykolwiek korzystał z Elma, polecam typowanie wszystkiego, żeby mieć tak ładne wyjaśnienia błędów. Teraz, co mamy najważniejsze w Elmie? W Elmie najważniejszym mamy Elm Runtime. Jest to tak jakby wirtualna maszyna Elma, która odpala ten kod, który napisaliśmy. To znaczy, kod jest skompilowany do JavaScriptu, ale chodzi o to, że w bebechach po prostu mieli się jakieś wielkie bydle, które łapie nam te informacje, które chcemy przekazać i wypluwa. I tylko Runtime może modyfikować dane, tylko Runtime może wysyłać prośby o requesty HTTP, tak samo tylko Runtime może się kontaktować z JavaScriptem, dlatego mam pewność, że nic spoza świata Elmowego nie wpadnie do Elma i nie zepsuje nam kodu. I to jest jedna z właśnie z tych gwarancji, dzięki którym mam tę gwarancję no Runtime Error. Dekodery. Dekodery są to odczytywacze zewnętrznych elementów, czyli na przykład danych, które dostajemy z HTTPS-a, dane, które dostajemy z JavaScriptu bezpośrednio, wszystkie są odczytywane poprzez dekodery. I wcześniej wspomniałem, że w Elmie są tylko pure functions. No dobrze, ale teraz jak zrobimy randoma i date.
za każdym razem mamy inny wynik, tak naprawdę, jeżeli wywołamy te funkcje. Te funkcje też są wywołane przez runtime Elma. Wysyłamy tak zwaną komendę i wtedy na tą komendę mamy zwracaną informację z runtime'a. Nie pokazuję tutaj bezpośrednio składnie, jak to wygląda, ale dostajemy informację o tym, jaki był wynik tej komendy i dostajemy albo random, albo date. I dekoder. Dekoder wygląda coś takiego. Dostajemy zwrotkę na przykład JSON-ową, w której mamy pola QID, type, value, name i w ten sposób Elm potrafi nam dopasować odpowiednie pola do tego, co dostajemy w JSON-ie. I teraz dekoder zwraca nam success albo error. Tutaj gwarancję, ponieważ przy successie zwróci nam success tylko w momencie, kiedy dekoder i wszystkie jego elementy zgodzą się z JSON-em, który otrzymaliśmy, albo z jakimkolwiek typem danym. To samo tyczy eventów. I w tym momencie, jeżeli dostajemy success, możemy być 100% pewni, że dane, które chcieliśmy uzyskać, uzyskaliśmy. W innym przypadku dostajemy error z definicją tego errora, czyli więc możemy też zobaczyć, w którym momencie dekoder już się poddał i wywali błąd, czyli gdzie nam się JSON nie zgadza z tym, co opisaliśmy w Elmie. Co dalej? Elm jest językiem modularnym, tworzymy moduły tak samo jak w Reasonie. Jeżeli chodzi o każdy plik musi być modułem, ale musi to zadeklarować. W Elmie, inaczej niż w Reasonie, stosujemy tak samo jak w JavaScriptie importy modułów. Tak samo z modułów możemy eksportować tylko to, co chcemy, więc większość rzeczy można ukryć. Porty. Porty są to miejsca styku Elma z JavaScriptem i w tym momencie Elm i JavaScript mogą ze sobą rozmawiać, tak naprawdę. I komandy, to są właśnie elementy, które pozwalają nam na wysyłanie zapytań HTTP, stworzenie tego randoma, dostanie daty i jakiekolwiek, prócz portów, jakiekolwiek inne możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym odnośnie Elma. Tutaj mamy przykład modułu, deklaruje się go bardzo prosto, tak. Nie ma żadnego problemu. Przykład portu. Port jest bardzo ciekawą rzeczą z tego powodu, że deklarujemy tak naprawdę tylko typ portu, czyli na przykład mam tutaj funkcję, która musi przyjąć maybe i dostaje command message. Chodzi o to, że ten port akurat będzie wysyłał update do JavaScripta i wysyła go za pomocą komendy. Drugi port jest subskrypcją, czyli nasłuchuje cały czas z runtime'a i w tym momencie chce funkcję, która tak naprawdę dostanie tego JSON-a i zwróci nam message, czyli informację dla update'a, w jaki sposób ma zaktualizować nasz model. Tak. Jeżeli chodzi o feature'y języka dodatkowe, jest to każdą funkcję mamy w curry, więc curring jest wszędzie. Mamy pattern matching, który tak naprawdę jest destrukturyzacją na koksie. No i mamy typy. I w Elmie typy są wszędzie. Nie ma any, tak na przykład jak w TypeScriptie, więc to na początku jest ból dupy, ale da się to przejeść, naprawdę. Curring. Co to jest curring? Curring jest to, nie wiem, podejrzewam, że większość z Was już słyszała ten temat, curring. Jest to tak naprawdę rozdzielenie funkcji na pojedyncze argumenty, czyli funkcja, jeżeli posiada więcej argumentów niż jeden, możemy te argumenty podawać pojedynczo, zwracając cały czas nową funkcję, dopóki nie wyczerpiemy ilości argumentów, które chcemy wyczerpać. Dlatego fajny jest zapis, bo zapis jest bardzo haskellowy. No i proszę bardzo. Fajny jest zapis, bo zapis jest typowo haskellowy, więc od razu widać, co chcemy. Dostajemy argument, funkcję, argument, potem następny argument, dostajemy znowu funkcję, aż wyczerpiemy wszystkie możliwości argumentów i dostajemy wynik zwrotny. Pattern matching, no to jak powiedziałem, jest to destrukturyzacja na koksie. Tutaj widzimy ten typ, co wcześniej. Typ nie tylko ma informację, jaki to jest typ, ale może też przechowywać dane. Czyli na przykład mówi, przechowuje nam tytuł i rok, w którym ten został wydany. Game przechowuje tytuł i studio, przez które ta gra była wydana tak naprawdę, więc możemy od razu, przypisując typ na przykład do czegokolwiek,
opisać, jakie dane i dane przechowywać w tym typie bezpośrednio, co pozwala, co ułatwia tak naprawdę nam proces deweloperki, ponieważ nie musimy tworzyć kolejnych zmiennych albo kluczy, żeby to przytrzymywały. Typy. No to deklaracja typu, podobna jak w TypeScriptie, powiedzmy, poprzez dwukropek. Tutaj jest coś ciekawego, bo to jest tak zwany opaque type, jeżeli chodzi. Jak zauważycie, jest type quote równa się quote. Quote nie jest nigdzie zdefiniowany. Jest to, powiedzmy, ukryty konstruktor. I teraz w tym momencie możemy ukryć sobie typ przed wszystkimi innymi elementami Elma i tylko ten moduł będzie wiedział, w jaki sposób odczytać ten typ i skonstruować tą daną, więc możemy sobie zrobić całkowitą enkapsulację danego modułu poprzez napisanie po prostu quote równa się quote i zdefiniowanie typu. To jest bardzo ciekawa technika, jeżeli chodzi tutaj zastosowane w Elmie. Jeżeli chodzi o porównanie do tego, co znamy i innych elementów, no Elm tak naprawdę, tak samo jak React, działa w bebechach na Virtual Domie i robi diffa, zanim odświeży nam, przerendruje nam stronę, tak naprawdę, więc działa to samo jak diff, co jest dużym problemem. Nie mamy dostępu do domu. Dom jest całkowicie poza naszym zasięgiem, chyba że go przekażemy ze świata JavaScriptów, ze świata JavaScriptu za pomocą portów. To jest nieprzyjemne uczucie w momencie, kiedy na przykład chcemy sprawdzić jakiegoś diva albo cokolwiek, co miało dynamiczną wysokość albo wielkość albo czegokolwiek, musimy to bezpośrednio z JavaScriptu przekazać. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje, powinni to zaradzić z tego powodu, że to jest no, uciążliwe. Mogliby na przykład dodać snapshoty, tak sobie myślałem ostatnio. I to byłoby ciekawe rozwiązanie, żeby przekazywać snapshoty przez runtime'a Elma. No na razie nie ma tego rozwiązania, musimy to robić przez JS-a. Co jest bardzo ciekawe, Elm targetuje ES3 i w momencie, kiedy nie mamy danych funkcjonalności w JavaScriptie w wersji trzeciej, targetuje dopiero ES5. Ale finalnym elementem, który chce targetować Elm, jest właśnie WebAssembly. I to da Elmowi wielkiego kopa, jeżeli chodzi o wydajność, tak naprawdę. Jeżeli w tym momencie nauczymy się Elma, i uwaga, jeżeli Elm nie zginie, to w przyszłości możemy pisać WebAssembly w bardzo fajnym i przyjemnym języku. Teraz, jeżeli chodzi o mnie, Reason, Clojure Script, JureScript, tak naprawdę, jeżeli chodzi o te technologie, ja znam tylko Elma, ale polecam, nawet jeżeli nie macie zamiaru testować Elma produkcyjnie, pouczyć się z tego powodu, że można naprawdę bardzo fajnych schematów załapać, jeżeli chodzi o te wszystkie technologie. Każda z tych technologii się czym innym różni. Tak naprawdę PureScripta nie znam, był w internecie, więc wpisałem, czemu nie. ClojureScripta, już troszeczkę Clojurem się zdążyłem pobawić we wcześniejszej firmie, prawda. Reasona już kilka razy widziałem, bo z Karolem sobie dyskutowałem o tym tak naprawdę, więc polecam uczenie się nowych technologii, nawet jeżeli nie mamy zamiaru stosować ich produkcyjnie. Tutaj kilka linków, jeżeli chcemy, odnośnie typowo ElmLang, to jest ich strona, Frontend Masters, no jedyny tak naprawdę sensowny kurs Elma jak na razie w internecie. EliApp, jest to taki planker stworzony bezpośrednio pod Elma. A Real World, jest to bardzo fajna inicjatywa, jest to inicjatywa zrobiona przez Thingstera. Można tam znaleźć przykłady aplikacji napisanych w najróżniejszych językach i technologiach tej samej aplikacji, prawda? Żeby można sobie podejrzeć, w jaki sposób jest ta aplikacja robiona. Więc ja też, bawiąc się Elmem, odkryłem niechcący Real World. Jeżeli ktoś nie zna, polecam sobie sprawdzić. I teraz wiem, że szybko przeleciałem przez tą prezentację, ale tak mam, że bardzo szybko mówię, szczególnie jak jestem zestresowany. To jest aplikacja, powiedzmy. To jest aplikacja napisana w Elmie, embedowana tej prezentacji, bo prezentacja jest w Spectacle.js, więc mogłem sobie normalnie embedować tą aplikację tutaj bezpośrednio. Jak widzimy, jest to po prostu lista quote'ów, które były tytułami większości slajdów. Jedyne slajdy, które nie miały żadnego quote'u, to były slajdy z kodem. I teraz powiem szczerze, że wcześniej jeszcze, w ten weekend, miałem te informacje wszystkie w JSONie. Dzisiaj, przychodząc do pracy, pomyślałem sobie, czemu nie przerzucić tego na Firebase'a.
I normalnie ludzie takich rzeczy nie robią przed prezentacją, czy nie przepisują swojego codebase'u, ale czemu nie, tak naprawdę? Dzięki temu, że Elm tak naprawdę i tych błędów kompilatora, które wyskakują takie fajne, pozwala na bardzo prostą deweloperkę, zmianę, refaktor, czegokolwiek. Zrefaktoryzowałem kod, dzisiaj jeszcze, siedząc w pracy, dodałem Firebase'a, który tak naprawdę na żywo teraz pobiera dane sobie z serwera i nie bałem się, że nie zdążę tak naprawdę, bo wszystko miałem opisane. Gdzie, uwaga, jestem bardzo słaby w dekoderach, a tu jest całe mnóstwo dekoderów, nie? Teraz mogę, pokażę, po prostu zmienię sobie element w bazie. I proszę bardzo, Toy Story już nie jest Infinity and Beyond, jest What's up, NJS people? I dziękuję wszystkim za prezentację i proszę o pytania, jeżeli są jakieś. Tak? Czy nie chcę przejść na Elizę? Ja przestałem od sokety i te inne problemy, co z OBS-em Armia 19. Czy nie chcę przejść na Elizę? Ja Rizona nigdzie nie wykorzystuję produkcyjnie tak naprawdę. Rizon jest dla mnie zabawką, którą się bawię. Chciałbym go wykorzystać produkcyjnie, ale szczerze mówiąc, jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z produkcyjnie Rizona, ja naprawdę polecam się bardzo mocno zastanowić. Rizon ma bardzo małe community. Jest rozwijany głównie przez Ewana Czaplickiego i No Red Ink, więc jest mała szansa. A, o Elmie, tak, pomyślałem, tak, jeżeli chodzi o Elma, nie? Jest bardzo małe community i bardzo, bardzo powoli rozwijany. Więc jeżeli chodzi o produkcyjność, naprawdę bym się zastanowił. Jeżeli miałbym klienta, który koniecznie chciałby Elma, byłbym bardzo szczęśliwy, ale jeżeli sam bym miał polecić klientowi, nie poleciłbym Elma. Przykro mi. Jeżeli chodzi o Elma, to jest fajna technologia, życzę jak najlepiej i chciałbym, żeby osiągnęła sukces, tak naprawdę, ale nie. Jeżeli chodzi o przejście na Rizona, szczerze mówiąc, tak czy siak ciężko znaleźć deweloperów i projektów, które chciałyby nawet w Rizonie robić w tym momencie, więc tak czy siak to jest taki ciężki wybór tak naprawdę. Jeszcze jakieś pytania? No to dziękuję ślicznie i zapraszam na piwo i pogadanki.